Hej, witajcie w nowym odcinku Video News. Po dłuższej przerwie wracamy do Was z najlepszym w internecie przeglądem nowinek z branży IT i świata gier wideo. Dzisiaj m.in. o Call of Duty Black Ops 3, zagadkowej premierze Xperia Z4, wytrzymałości Apple Watch, debiucie LG G4 i filmie o GTA z Harrym Potterem w roli głównej. Zapraszam! A jednak, kolejna część Call of Duty powstaje w studiu Treyarch. Okazuje się, że już od 3 lat Activision Blizzard ruszyło właśnie z kampanią promującą Black Ops 3. Gra rozgrywać się będzie jednak w przyszłości, określanej przez samych twórców mianem mrocznej. Gracze będą mogli obserwować wysoce rozwiniętą technologię, która doprowadziła do powstania żołnierzy pół ludzi, pół robotów. Klimaty podobne są więc do Deus Exa czy Robocopa. Dostępne tryby rozgrywki to kampania dla jednego gracza, tryb kooperacji dla czterech graczy, zabawa wieloosobowa i zombie mode. Znamy już nawet wymagania tej produkcji, które znajdziecie w rozwinięciu Video News, odcinek 62, link w opisie. Call of Duty Black Ops 3 zadebiutuje 6 listopada na konsolach PlayStation 4 i Xbox One oraz oczywiście na PC, gdzie będzie można zagrać w rozdzielczości 4K. Polskie studio CD Projekt Red, tworzące Wiedźmina 3 Jiggy Gone, mimo wielkiego zaufania graczy i fanów, chce przed premierą rozwiać wszelkie wątpliwości co do jakości swojego produktu. Producent zezwolił na publikację recenzji Wiedźmina 3 Jiggy Gone już na tydzień przed premierą. Adam Kiciński powiedział, że przedsprzedaż idzie zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Na miesiąc przed premierą nasza produkcja jest w czołówce najlepiej sprzedających się gier. Największy wzrost przedsprzedaży planowany jest na okres tuż przed premierą. Wtedy pełną parą ruszy kampania marketingowa i ukażą się pierwsze recenzje. Można więc łatwo wywnioskować, że przedpremierowe recenzje nie są dobrym gestem skierowanych w stronę graczy, a jedynie skrzętnie dopracowaną strategią marketingową. Ostatnia część sagi o Mrocznym Rycerzu ma być niezwykle emocjonująca, ale też najbardziej wymagająca. Nowy zwiastun zatytułowany All Who Follow You skupia się na postaciach, które pomagać będą głównemu bohaterowi w starciach z rywalami. Mowa o ikonach takich jak Robin, Nightwing i Catwoman. Pokaz ich umiejętności możecie oglądać w nowym zwiastunie. Ciekawe, czy Rocksteady Studios zapewni w takim razie tryb kooperacji. Czas pokaże. Premiera gry planowana jest bowiem już na 23 czerwca. Tytuł pojawi się na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Prezentacja Sony Xperia Z4 była niespodziewana i zaskakująca. Okazało się bowiem, że trafi ona jedynie na rynek japoński. Jej specyfikacje znajdziecie w rozwinięciu Video News odcinek 62. Niemniej w ostatnim tygodniu pojawiły się sprzeczne informacje na temat nowych telefonów Xperia, które mają pojawić się w Europie. Na początku była mowa o Xperia P2, a niedawno o Xperia Z3+. Z4 co prawda różni się od poprzednika tylko kilkoma detalami. Natomiast P2 to już inna para kaloszy. Snapdragon 810, ekran 5,2 cala rozdzielczości 1080p, 3 GB pamięci RAM, kamera 12 megapikseli i akumulator 4240 mAh. Z kolei wczoraj do sieci trafiły plotki, jakoby to Xperia Z3+ miała być następczynią zeszłorocznego flagowca. W ofercie jednego ze sklepów internetowych pojawił się pokrowiec Sony, SCR30 Style Cover, dedykowany modelom Xperia Z4 i uwaga, Xperia Z3+. Informacje są bardzo niejasne, więc trudno ocenić, jaki będzie finał. Śledźcie całą sprawę, obserwując kolejne odcinki Video News oraz portal videotesty.pl. Apple Watch, który niedawno miał swoją premierę, cieszy się sporym zainteresowaniem. Urządzenie sprzedawane jest w trzech wersjach: Watch Sport, Watch oraz Watch Edition. W droższych edycjach, czyli Watch oraz Watch Edition, zdecydowano się na zastosowanie szkła szafirowego, przez co ekran ma charakteryzować się wysoką trwałością. Nie obyło się bez crash testów. Okazuje się, że w kwestii upadków jabłkowy zegarek wypada naprawdę bardzo dobrze. Nawet wersja Sport bez szafirowego ekranu spisała się nieźle w bezpruderyjnym teście.
Avalanche Studios pochwaliło się nowym materiałem z gry Just Cause 3. Jest to w końcu zwiastun, który prezentuje solidny fragment rozgrywki. Wcześniej producent prezentował raczej galerie obrazujące szczegóły oprawy graficznej. Najlepiej jednak tego typu elementy ogląda się na filmie i na niego właśnie przyszła pora. Wideo pokazuje więc, iż wybuchów, strzelanin, pościgów oraz innych epickich akcji w nowej grze nie zabraknie. Just Cause 3 na PS4 i Xbox One oraz PC zadebiutować ma pod koniec tego roku. LG G4 zaprezentowany. Największą zagadką była rzecz jasna specyfikacja nowego modelu. I już na tym etapie LG zaskoczyło. Zamiast spodziewanego Snapdragona 810 na pokładzie znalazła się edycja 808, oferująca dwa rdzenie Cortex A57 i 4 Cortex A53. Do tego dołożono 3 GB pamięci RAM. Całość pracować będzie pod kontrolą systemu Android 5.0 Lollipop z interfejsem LG UX 4.0, który zaoferuje sporo nowych funkcji. Prezentacja w sporej części została poświęcona aparatowi. Koreańczycy z obozu LG musieli jakoś odpowiedzieć na ofensywę Samsunga. W G4 zastosowano matrycę 16 megapikseli z obiektywem o niezwykle jasnych parametrach. To ogniskowa 1,8, czyli o 1/10 lepsza niż w Galaxy S6, przynajmniej na papierze. Nie zabrakło również optycznej stabilizacji obrazu i laserowego ustawiania ostrości oraz jakości wideo 4K Ultra HD. Ekran to natomiast jednostka o przegonnej 5,5 cala IPS Quantum o rozdzielczości 2560x1440 pikseli. Ponoć wyświetlacz ten ma być o 25% jaśniejszy i posiadać 50% lepszy kontrast niż konkurencja. Pełną specyfikację znajdziecie w rozwinięciu tego odcinka. Na uwagę zasługuje też specjalna wersja urządzenia, która oferuje obudowę pokrytą skórą naturalną. Podstawowa zaś wykonana jest tradycyjnie z tworzywa sztucznego. Daty premiery jeszcze nie znamy. Ciekawostka, brytyjskie BBC ogłosiło, iż przygotowują oni film prezentujący historię narodzin serii Grand Theft Auto oraz kontrowersji, jakie wokół niej krążyły. Tytuł tej produkcji to Game Changer. W główne role wcielą się m.in. Bill Paxton oraz Daniel Radcliffe, odtwórca roli Harry'ego Pottera. Będą to postaci Sama Hausera, współzałożyciela Rockstar, oraz Jacka Thompsona, prawnika gotowego na wszystko i zabiegającego o zakaz sprzedaży Grand Theft Auto w USA. To właśnie na konflikcie tej dwójki koncentrować ma się fabuła filmu. Zdaniem twórców to stworzony dla dorosłej publiczności 90-minutowy dramat, który opowiada historię kontrowersji wokół gry komputerowej GTA. Prawdopodobnie największego brytyjskiego sukcesu programistycznego od czasów Bletchley Park. Zdjęcia do filmu już ruszyły, lecz daty premiery jeszcze nie znamy. To wszystko w tym odcinku Video News. Jak zwykle dziękuję Wam bardzo gorąco za uwagę. Zapraszam do ocenienia tego odcinka kciukiem w górę, komentowania go poniżej oraz zobaczenia innych filmów i artykułów na videotesty.pl. Wpadnijcie także na nasze profile społecznościowe na Facebooku i Instagramie oraz możecie zobaczyć mój kanał, link w opisie. Do usłyszenia kolejnym razem. Na razie, pa pa!